Witam po pewnej przerwie wszystkich swoich widzów oraz czytelników. Dzisiaj chciałem trochę poopowiadać o wpływie temperatury na hydrolizę soli. Jak to wygląda generalnie i co można zaobserwować zmieniając temperaturę. Chcę to omówić na przykładzie octanu sodu. Oczywiście nie znaczy, że należy to generalizować, że zawsze tak będzie. Dlatego, że oczywiście mamy różne typy soli ulegające hydrolizie, a i dlaczego to nie zawsze tak będzie przy tych samych typach soli, to też oczywiście wyjaśnię. Przygotowałem sobie roztwór jednomolowy, tak, czyli o stężeniu 1 mol na decymetr sześcienny octanu sodu. Ze szkoły wiemy, że octan sodu rozpuszczony w wodzie, oczywiście jest to związek jonowy, tak, rozpada się nam na jony, jest zbudowany z jonów, ale oczywiście w wodzie jest dysocjowany, w sensie one są od siebie rozdzielone i sobie mają zdolność do poruszania się, tak, do swobodnego poruszania się. Natomiast ten anion octanowy pochodzi od słabego kwasu, więc wiemy, że w środowisku wodnym ulega hydrolizie, tak? Hydroliza jest częściowym odwróceniem reakcji zobojętniania. A więc w jedną stronę mamy zobojętnianie, w tym przypadku by to było z prawa w lewo, a w drugą stronę mamy hydrolizę i pomiędzy nimi istnieje stan równowagi. Ten jon octanowy oczywiście hydrolizuje, tak, czyli przyjmuje proton od cząsteczki wody częściowo, dlatego tu są dwie strzałki, bo głupotą jest pisać jedną strzałkę w zdecydowanej większości przypadków i powstaje cząsteczka wolna, cząsteczka kwasu octowego oraz jon OH-. Ponieważ w roztworze mamy nadmiar jonów OH- w stosunku do H+, tak, to w takim razie odczyn octanu sodu jest lekko zasadowy. W przypadku jednomolowego roztworu octanu sodu jest to wystarczający stopień hydrolizy. Zaraz przejdziemy do takiej tabelki, którą specjalnie przygotowałem, żeby to sobie zobaczyć. Jest wystarczający, żeby fenoloftaleina, żeby to zidentyfikować za pomocą fenoloftaleiny. Ale, tutaj troszkę przedobrzyłem, ale to zabarwienie jest trochę słabe. Zmętniało, dlatego że fenoloftaleina nie za dobrze się rozpuszcza w wodzie, a daje mi dosyć dużo. Generalnie kolor, jak widać, jest troszeczkę słaby. Żeby to było widoczne lepiej wszystko i nikt nie miał wątpliwości, to rozleję ten roztwór do 3 kolb miarowych o pojemności 50 ml. Jeden zostanie taki, że tak powiem, dla porównania. Jest, no jeszcze troszkę, żeby było po równo. Dobra, jest mniej więcej po równo. Teraz, jeżeli ja do tych kolbek dodam znowu roztworu fenoloftaleiny, tu mam roztwór fenoloftaleiny w metanolu, tak, to w obu kolbach zaobserwujemy pojawienie się różowego zabarwienia, właśnie ze względu na tę hydrolizę. Jednakże jest ono dosyć słabe, jak widzimy, ledwo je widać. Jeszcze tu oczywiście zostawimy roztwór kontrolny, czyli trzeci. Do tego roztworu nie będziemy nic dodawać. Ups. Troszkę przedobrzyłem, ale nie ma to oczywiście znaczenia. W tych dwóch pierwszych kolbach jest lekko różowe zabarwienie, w trzeciej go nie ma. No właśnie z tego powodu, mam nadzieję, że tutaj będzie lekki kontrast widoczny, z tego powodu, że tutaj zachodzi nam hydroliza. Mamy odczyn lekko zasadowy, ale podkreślam, bardzo lekko zasadowy. Ledwo się ta fenoloftaleina zabarwiła, właśnie z tego powodu, że stopień hydrolizy jest nieznaczny. A co się stanie, jeśli my podniesiemy temperaturę tego roztworu? No to zrobimy w ten sposób. Tę pierwszą kolbę, tak, lekko różową, wsadzimy do gorącej wody. No i chwilę poczekamy. Te sobie zostawimy tutaj w temperaturze pokojowej. A ja przejdę do rzeczy. Wiemy, że kwas octowy w wodzie ulega częściowej dysocjacji, tak, czyli z odszczepieniem, z przeniesieniem protonu na cząsteczkę wody.
Oczywiście jest to reakcja równowagowa. Kwas octowy jest kwasem słabym, dysocjuje nieznacznie. Woda też wiemy, że dysocjuje. Pozwoliłem sobie przygotować, wydrukować z pewnej publikacji naukowej taki wykaz. Jak zmienia się stała dysocjacji kwasu octowego w zależności od temperatury? Widzimy, że w temperaturze 25 stopni to jest mniej więcej ten punkt, tak? To jest ten punkt w maksimum. Ona osiąga najwyższą wartość, 1,75 razy 10 do minus 5. To jest to, co znajdujemy w tablicach, dlatego że tablice właśnie są dla warunków normalnych. Może kolega nam tutaj pokaże, że tutaj już w tej kolbie zdecydowanie coś się dzieje. Widać, że intensywność barwy rośnie. Wraz ze wzrostem powyżej 25 stopni Celsjusza moc tego kwasu maleje, ta stała maleje. Kwas octowy dysocjuje coraz słabiej. O dziwo, jego moc rośnie w temperaturze w przedziale od 0 do 25, ale powyżej 25 już maleje. To nie jest nic dziwnego, wiele substancji się tak zachowuje. Po prostu powyżej 25 stopni proces jego dysocjacji staje się egzotermiczny i ze wzrostem temperatury ta stała równowagi maleje. A z kolei co się dzieje z wodą? Wiemy, że iloczyn jonowy wody wynosi 14, ale tak jest tylko w 25 stopniach Celsjusza. On jest wyższy trochę w temperaturze 0 stopni i maleje ze wzrostem temperatury, tak? Czyli powyżej 25 stopni maleje. No dla 100 wynosi 12,3 mniej więcej, ja już tego punktu tu nie wydrukowałem, ale to, bo mi nie był potrzebny. Zaraz wyjaśnię, w czym rzecz. Oznacza to, że im wyższa jest temperatura, tym większe jest stężenie kationów wodorowych w wodzie. Kationów wodorowych oraz oczywiście OH-, tak? Bo jeżeli się pojawia więcej H+, to i więcej jonów OH-. Woda staje się po prostu z temperaturą coraz mocniejszym elektrolitem. Jej dysocjacja jest procesem endotermicznym, dlatego sprzyja jej właśnie temperatura. Rośnie oczywiście stężenie H+, to znaczy, że woda staje się coraz silniejszym elektrolitem, coraz silniejszym kwasem. A skoro tak, to skoro staje się silniejszym kwasem, będzie więcej H+, to będzie też to aniony octanowe powinny w niej coraz bardziej hydrolizować. I teraz zobaczmy. Pozwoliłem sobie tutaj w tej tabeli wypisać stałe dysocjacji, znaczy przepraszam, pKa, dla stałej dysocjacji kwasu octowego. Widać, że ono z temperaturą rośnie, tutaj rośnie, w tym przedziale od 25 do 60 rośnie nieznacznie, tak? A zatem, jeżeli korzystamy z zależności, że KB, PKB równa się KW minus KA, tak, to wynika z iloczynu jonowego wody, to sobie policzymy dla różnych temperatur z iloczynu jonowego wody, tak, oraz z tego pKa, policzymy stopień stałą hydrolizy, najpierw pKb, oczywiście potem stałą hydrolizy, widać, że ona rośnie, no i przeliczyłem to na stopień hydrolizy dla tego jednomolowego roztworu octanu sodu. Widać, że generalnie ten stopień hydrolizy rośnie. I efekt tego jest taki, że proszę zobaczyć, jak teraz wygląda ta kolba. Co było? Tutaj jest ten kolor ledwo widoczny. Ledwo widoczny jest ten róż w tej kontrolnej. Tutaj nie ma żadnego zabarwienia, tu ledwo widać. A tutaj zdecydowanie nam kolor stał się bardziej różowy. Mamy tutaj większe stężenie, większy stopień hydrolizy, czyli bardziej zasadowe środowisko. Jeśli ja to przełożę teraz do zimnej wody, tak? Wsadziłem tę kolbę do wody zimnej, no to powrócimy do tego stanu, tak? Tutaj kwas octowy stanie się mocniejszym kwasem, zatem będzie mniej chętnie octan sodu ulegał hydrolizie. Już widać zresztą, że to jaśnieje, nie jest takie, jak było przed chwilą. Możemy dla odmiany na przykład włożyć tę kolbę teraz tutaj, tak? Nie jest to takie, jak było przed
chwilą, dlatego że tutaj mamy, wracamy do sytuacji, że woda staje się słabszym elektrolitem, a kwas octowy mocniejszym elektrolitem. Efekt jest taki, że maleje nam stopień hydrolizy. Czyli po prostu cofamy się stąd, z tych 60 stopni i wyżej, tutaj, do około tych 25 stopni. Maleje nam dzięki temu też odczyn zasadowy. Dlatego też ta barwa znowu tutaj blednie, a tutaj teraz zaczyna nam zyskiwać na intensywności. Czy tak będzie zawsze? No niestety nie zawsze, bo to zależy, jaka jest temperaturowa zależność stałej dysocjacji na przykład tego kwasu lub zasady, bo zależy jakiego typu też to jest sól. Jeśli kwas wraz z temperaturą staje się kwasem coraz słabszym, tak, to stopień hydrolizy będzie rósł. Jeżeli z kolei kwas staje się kwasem mocniejszym, to ten stopień hydrolizy będzie nam albo malał, albo rósł, zależnie od tego, czy szybciej rośnie moc kwasu, czy szybciej rośnie moc wody jako elektrolitu. Jeśli szybciej rośnie moc kwasu, to stopień hydrolizy będzie malał. Jeśli szybciej rośnie stopień dysocjacji wody wraz z temperaturą, no to wtedy stopień hydrolizy będzie większy. Ok, no zobaczmy, porównajmy sobie teraz te wygląd tych kolb. Tu już jest prawie, że ostudzone. Ja myślę, że tam już nie ma nawet 30 stopni. Ta kolba się podgrzała. To była nasza pierwsza, ta, w której była słaba. No i proszę zobaczyć, że znowu tutaj mamy zdecydowaną zmianę barwy. Tak więc widać, że stopień hydrolizy zależy od temperatury i zależy od tego, jak zmienia się moc kwasu wraz z temperaturą. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co jest w tablicach, a to dotyczy głównie temperatur 25 stopni. Czasami się spotyka inne tablice, ale raczej rzadko. A generalnie warto pamiętać o tym, że to nie są wartości, które są święte, bo one są tylko dla jednej konkretnych, dla tak zwanego stanu standardowego. Ok, to może, żeby nie przedłużać, pozdrawiam dla Biomist DM.